Ponad 130 przedszkolaków uczęszczających na zajęcia prowadzone w ramach szkółki tczewskiego klubu Karate Senshi wzięło udział w turnieju, dla większości z nich były to pierwsze w życiu zawody sportowe. Klub karate Senshi prowadzi zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Najlepsi reprezentanci klubu są kadrowiczami Polski, a nawet medalistami Mistrzostw Świata. Treningi w formie zabawy ogólnorozwojowe obejmują nawet dzieci w wieku przedszkolnym. W Tczewie i okolicy przy placówkach przedszkolnych funkcjonuje aż 21 grup najmłodszych karateków. Na zakończenie roku szkolnego klub Senshi zorganizował dla nich wszystkich zawody. Turniej odbył się w gościnnych progach gimnazy. W Dąbrówce trzewskiej. W pierwszej części zawodów uczestniczyły dzieci 3-4, a w drugiej 5- i sześciolatkowie. Rywalizowano w trzech konkurencjach. Widowiskowy był sprawnościowy wyścig na czas, polegający na jak najszybszym pokonaniu toru złożonego z kilkunastu przeszkód. Konkurencja kichon to sprawdzian podstawowych technik, jakie dzieci uczyły się podczas zajęć. Postawa wyprowadzanie ciosu i bloku. Ważne są tu dyscyplina, skupienie i cierpliwość. Kolejna z konkurencji to w Prowadzenie dokumite, czyli wykonanie przed tak zwanym fantomem, jak najwięcej różnorodnych technik z pokazaniem szybkości, siły, determinacji i emocji. Zawody były przeprowadzone sprawnie, miały dynamiczny przebieg. Mali karatecy zmagali się z wszystkimi zadaniami bardzo ambitnie, a byli przy tym gorąco dopingowani przez najbliższych. Wszyscy otrzymali medale i dyplomy, a najlepsi drobne nagrody rzeczowe.